Zapraszam Was do kolejnego tłumaczenia zdań. Dzisiaj będziemy mówić o zakręcaniu. Co możemy zakręcać i jakich czasowników wtedy użyjemy w języku niemieckim? O tym właśnie w dzisiejszym tłumaczeniu zdań. Nasze pierwsze zdanie brzmi: gdy myję zęby, zakręcam kran. To słowo jako zakręcać, czyli odcinać dopływ, jest chyba Wam najbardziej znane i myślę, że najczęściej używane. No właśnie, jak przetłumaczyć to zdanie, jak powiedzieć właśnie kran i zakręcać? Jeżeli chcecie sami spróbować przetłumaczyć to zdanie, to zatrzymajcie lekcję w tym momencie, a jeżeli wolicie przetłumaczyć zdanie z małą pomocą, czyli z mini słowniczkiem, to już go pokazuję. Kran to der Wasserhahn kran, a zakręcać to zudrehen. Zudrehen jest czasownikiem rozdzielnie złożonym i oznacza właśnie zakręcać jako odcinać dopływ, właśnie na przykład wody. Więc w tym znaczeniu zakręcać kran użyjemy czasownika zudrehen. Wróćmy teraz do naszego zdania, jak je przetłumaczymy. Tutaj zaczynamy od gdy. Gdy to spójnik wenn, po wenn mamy czasownik na końcu pierwszej części zdania i potem stawiamy przecinek i zaczynamy ponownie czasownikiem tą drugą część zdania. Czyli powiemy sobie najpierw wenn, następnie będzie podmiot, czyli ich, moje zęby czy zęby, meine Zähne, i czasownikiem kończymy tą pierwszą część zdania. Czasownik oczywiście musi być odpowiednio odmieniony przez osobę, czyli puce. Wenn ich meine Zähne puce, zakręcam kran, czyli drehe ich den Wasserhahn zu. Czasownik rozdzielnie złożony, dlatego też zu znalazło się na końcu. Zaś der Wasserhahn zamieniliśmy na den Wasserhahn, ponieważ zadajemy pytanie kogo co. Zakręcam. Drugie nasze zdanie brzmi: czy zakręciłeś nakrętkę od słoika z ogórkami? I zobaczcie, tamto zakręcać to było odcinać dopływ wody. To zakręcać jest w znaczeniu zamykać. I możemy zakręcać właśnie słoik, zakręcać butelkę, dokręcać butelkę. To również będzie ten sam czasownik, a tym czasownikiem jest zu schrauben. Zu schrauben jest również czasownikiem rozdzielnie złożonym. Nakrętka to der Deckel, a słoik to das Glas. Mając wszystkie te trudniejsze słówka, wiedząc jak one brzmią w języku niemieckim, możemy zabrać się za tłumaczenie naszego zdania. Nasze zdanie jest pytaniem z czy. Skoro jest pytaniem z czy, to zaczniemy oczywiście tłumaczenie od czasownika, a w tym przypadku nawet czasownika posiłkowego, ponieważ jest to zdanie w czasie przeszłym, czyli hast du, tak zaczniemy, prawda? Hast du nakrętkę, nakrętka to der Deckel, ale tutaj zadajemy pytanie kogo co, więc der zmienia nam się na den, hast du den Deckel od słoika. No właśnie, coś jest od czegoś, coś jest czyjeś, to tutaj przydaje nam się i musimy użyć przyimek von, który łączy się z celownikiem. Czyli hast du den Deckel von dem Glas, ale tą formę von dem możemy skrócić do vom. Hast du den Deckel vom Glas z ogórkami mit Gurken i na końcu zakręciłeś. Cóż, schrauben jest czasownikiem regularnym, rozdzielnie złożonym, dlatego particip 2 będzie brzmiał zugeschraubt. Hast du den Deckel vom Glas mit Gurken zugeschraubt? I ostatnie zakręcenie to skręcenie. Muszę skręcić za rogiem, czyli skręcać na przykład w prawo, w lewo i to będzie skręcać za róg. Skręcanie właśnie jeśli chodzi o zmianę kierunku, to wtedy użyjemy czasownika biegen. I myślę, że to zdanie jest chyba najprostsze z dzisiejszych trzech, zarówno jeśli chodzi o kwestie gramatyczne,
jak i o słownictwo. Wróćmy do naszego polskiego zdania. Muszę skręcić za rogiem. Mamy tutaj zdanie z dwoma czasownikami, czyli ja muszę, ich muss, za rogiem to um die Ecke i na końcu drugi czasownik w formie bezokolicznika, czyli biegen. Ich muss um die Ecke biegen. Muszę skręcić za rogiem. I to wszystko w naszym dzisiejszym spotkaniu, w naszym dzisiejszym tłumaczeniu zdań. Poznaliśmy trzy czasowniki, które oznaczają zakręcać, skręcać. Czyli mamy zu drehen, zu schrauben i biegen. Koniecznie używajcie, budujcie krótkie zdania z tymi czasownikami, by je zapamiętać, a później używać. Do zobaczenia!